Boże. Cichutko. Nie bijcie się. Zostaw braciszka. Oprócz tego... No, to jest słowo rodzeństwo. Teraz koty mają głos. Pewnie o Facebooka. Schronisko przyłożowe to nie tylko psy, to również koty. Postarajmy się może przez te materiały, które dzisiaj zaczniemy kręcić pierwszy, ale co jakiś czas być u Państwa, pokazywać te koty. Może część z nich znajdzie dom. Jakie to są koty? Jeżeli chodzi o nasze schronisko, to tak naprawdę ono nie ma miejsca dla kotów. Nie mamy warunków. W związku z tym te koty, które u nas się znajdują, to są albo kocięta, które trafiły tutaj bez matki, zaraz po urodzeniu i nie nadawały się już do uśpienia, bo miały otwarte oczka, czyli życie im się należało. Nie możemy ich przecież zostawić bez pomocy, ktoś im musi pomóc, nie można ich zostawić pod drzewem. Albo są to koty po wypadkach, którym trzeba pomóc. I te wszystkie zwierzaki są u nas leczone i staramy się znaleźć dla nich dom. Kotów bezdomnych z osiedla gdzieś jakiegoś nie możemy zbierać, bo nie mamy do tego warunków, nie mamy na to zezwolenia. Koty są tymczasowo po to, żeby były leczone i jak najszybciej stąd ekspediowane. Tym bardziej, że w tych warunkach, jakie tutaj mamy, trudno o to, żeby te koty były zdrowe. One, nawet jeżeli przyjdą zdrowe, mogą dorobić się jakiejś choroby nawet u nas, dlatego że kontaktują się z innym kotem. Staramy się je izolować w miarę możliwości, no bo nie ma ich znowu tak bardzo dużo, ale też tak jak mówię, no warunki są jakie są. Staramy się zrobić wszystko, co możliwe. Więcej niż możliwe nie zrobimy. To powiedzmy w takim razie coś o tych kotach. Jesteśmy w jednym z pomieszczeń i to są chyba, no tak, no teraz będę wyróżniał, ale to są te ładniejsze. Tak, to są te ładniejsze. Wszystkie koty są ładne. To są po prostu te zdrowsze. One trafiły jako kocięta i trafiły z matką. W tej chwili są już, no może nie dorosłe, ale jest to już taka spora kocia młodzież. Mamy tutaj dwie dziewczynki i chłopca wśród tych kociąt i jest ich mamusia. Widać, bawią się świetnie. Ten kotek duży, który tutaj jest, taki obcy tej rodzinie, to przyznam szczerze, że nie wiem skąd on się wziął. Prawdopodobnie został przeniesiony z drugiego pomieszczenia, bo coś się tam musiało dziać niedobrego. Widać, że on jest taki dosyć niechętny towarzystwu innych kotów. Być może jakaś walka się tam odbywała. On też po wypadku trafił i po prostu potrzebuje domu. Tych kotów nie ma zbyt wiele. Dla mnie to zawsze było bardzo dziwne, że w takim dużym mieście, w którym jest tylu mieszkańców, nie znajdzie się tyle domów, które mogłyby wziąć do siebie kilka kotów i 180 psów. Te psy wychodzą, one naprawdę potrzebują domu. Te koty, które tu widzimy, są już przygotowane do tego, żeby je wziąć. Są wysterylizowane, prawdopodobnie są wykastrowane, młode, są podleczone. Te młode jeszcze nie są wysterylizowane, one dopiero czekają na sterylizację, ale wszystkie koty, które od nas są brane, darmowo są sterylizowane i kastrowane, oczywiście kiedy osiągną odpowiedni wiek, bo te są prawdopodobnie jeszcze za młode. Myślę, że te dziewczynki jeszcze nie były kastrowane. Nie były sterylizowane, kastruje się kocury, przepraszam. Ale sądzę, że jeszcze miesiąc, dwa i to nastąpi. Na razie jeszcze czekamy, są za młode. Jak w razie czego, gdyby ktoś z widzów zakochał się w którymś z tych kotków, gdzie ma się zgłosić? Ma się zgłosić do schroniska w godzinach, w których odbywają się adopcje. Można zajrzeć na stronę schroniska, adres www.azyl-schronisko.pl i tam są podane godziny, w których można się zgłaszać do adopcji. Trzeba się zgłosić do któregoś z pracowników, powiedzieć, o którego kotka chodzi i kotek zostanie wydany. Oczywiście wpierw zostanie przeprowadzona rozmowa. Ważna jest kwestia, w jakie warunki kotek idzie, jak będzie pilnowany, bo jeżeli już troszczymy się o coś i ratujemy życie, no to zależy nam też, żeby przyszły właściciel dbał o zwierzę odpowiednio. Tak, żeby był odpowiedzialny, żeby zapewnił kotu nie tylko odpowiednie wyżywienie, ale również, żeby zapewnił opiekę lekarską, weterynaryjną, bo te koty już swoje przeżyły. Myślę, że teraz im się należy tylko dobre. No dobra, to nie, teraz nie. Minuta na to, żeby się przedstawić i zaleźć do domu. Maleńki. No powiedz, kto ty jesteś, dziewczynka czy chłopczyk? Chłopczyk. Mamy do czynienia z chłopczykiem, który bardzo lubi jeść mikrofony. Być może będzie to jakiś... No i poślinił. Dlaczego ślinisz mikrofon? No. Teraz pani. Lelunia, powiedz coś. Ja jestem skromna i nie mam parcia na szkło. Jak brat. Tak jest, brat najwyraźniej.
Klara, dlaczego przychodzi do schroniska? No, lubię bardzo zwierzęta i fajnie po prostu tutaj jest. Jaki był ten pierwszy raz? Zdziwiona mocno, zszokowana? Tak, tak, fajnie było, bo tak dużo było psów i kotów w ogóle. No, jakieś porady, nie wiem, dobre rady dla tych, którzy być może już teraz mają zwierzęta, bądź ci, którzy zwierząt nie mają, bądź dla kolegów, koleżanek, które chciałyby tutaj być i pomagać? No po prostu fajnie tutaj jest przychodzić, żeby przychodzili ci, którzy lubią zwierzęta i ci, którzy mają czas tutaj przychodzić, bo to fajnie jest po prostu. A jak wygląda twój dzień tutaj? Co takiego robisz? No wyprowadzam różne psy najpierw, a później u kotów jestem przeważnie. No i co myślisz o tych kotkach? Znajdą dom? Myślę, że znajdą, bo naprawdę są bardzo fajne. Tego co rozmawiałaś tutaj z panią Anią, ty w domu też masz koty? Tak, mam 5 kotów i psa. Ty już więcej nie weźmiesz. No nie, na razie nie mogę. Dziękujemy.